Drodzy, chcę kontynuować nasze rozważania na temat taki bardzo ważny, dotyczący Kościoła Jezusa Chrystusa. Mówimy o tym, że Kościół powinien budować się nawzajem, budujcie jedni drugich. I jesteśmy przy szóstym rozważaniu dotyczącym napominania. Mówiliśmy o tym, że to słowo jedni drugich bardzo często występuje w Nowym Testamencie. I nie możesz być tym, który jest posłuszny temu wezwaniu, które określone jest tym słowem, tym wyrażeniem jedni drugich, jeśli nie jesteś gdzieś włączony do lokalnego zboru, do lokalnego ciała. Bo tutaj jest mowa o lokalnym zborze, gdzie jesteśmy z sobą połączeni. Każdy wie, że należy do tego, a nie innego zboru. I z tym wszystkim wiążą się nie tylko przywileje, błogosławieństwa, ale też odpowiedzialność i obowiązki. I tego powinniśmy być świadomi, drodzy. I kiedyś zdamy także sprawę z tego, jak funkcjonowaliśmy w ciele Jezusa Chrystusa, w jego zborze. A więc jesteśmy członkami, mówiliśmy, że powinniśmy być oddani jedni drugim, gdzie związani powinniśmy być uczuciowo, emocjonalnie, gdzie te relacje są tak bliskie, że właśnie to związanie, to powiązanie emocjonalne następuje, że nie jest nam obojętnych, czy ktoś jest, czy go nie ma, czy coś przeżywa, czy nie, ale sami też to doświadczamy. Jeśli ktoś cierpi, cierpimy z nim, jeśli raduje się, radujemy się z nim. Mamy być, okazywać sobie szacunek, poważanie względem siebie, a więc mamy być tymi, którzy starają się, aby inni byli bardziej wywyższeni niż my. Mówiliśmy o jednomyślności, o zachowaniu jedności. Nie zawsze wszyscy będziemy myśleć tak samo, ale ważne jest, żebyśmy we wszystkim mogli zachować jedno serce, jedną duszę, tak aby nie było rozdwojenia i rozerwania w zborze, w Kościele Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy o tym przyjmowaniu też jedni drugich, to znaczy abyśmy ci mocniejsi w wierze, którzy mają mocniej ukształtowane sumienie, więcej jakby mają świadomości, zrozumienia, aby nie patrzyli z góry na tych słabszych w wierze, a ci słabsi w wierze z kolei, żeby nie osądzali tych mocniejszych. I tutaj jest taka przestroga, abyśmy nie robili sobie takiej własnej listy pobożności, mieli taką własną listę i kto do niej według nas nie pasuje, to tak naprawdę nie jest pobożny i nie jest chrześcijaninem. Gwarantuję wam, że to przynosi wiele szkody i tym, którzy tak myślą i też powoduje niesamowite próbą ograniczania wolności innych w Kościele, a Bóg nas powołał do tego, abyśmy byli wolni w Chrystusie, cieszyli się wolnością. I Paweł z jednej strony mówi, wszystko mogę, a z drugiej strony daje nam też pouczenie, że w tej wolności jednak nie wszystko jest dla nas pożyteczne, ale to my powinniśmy, jeżeli coś ewidentnie nie jest grzechem, określać, a nie ktoś dla nas określać granice naszej wolności. I mówimy o napominaniu. Wspomniałem ostatnio, rozpocząłem mówić o tym, jak bardzo ważne jest, dlatego że jesteśmy ciałem, jesteśmy członkami jedni drugich, istnieje coś takiego, jak w każdej rodzinie też jest potrzebne czasami napomnienie, dyscyplina. W każdej rodzinie jest potrzebna dyscyplina i potrzebne jest napomnienie, szczególnie małe dzieci, które nie wiedzą, jak jeszcze się zachowywać, są od podstaw uczone, daj Boże, właściwego zachowania. I tutaj jest niesamowita odpowiedzialność rodziców. Czy rodzice są też na tyle dojrzali, na tyle praktykujący tą dojrzałość w swoim życiu, że nie tylko wymagają od dzieci, ale są przykładem w swoim zachowaniu, w swoim postępowaniu. Bo same słowa tutaj nie wystarczą. Tak samo jest w Kościele. Kościół zresztą w jakiś sposób jest odbiciem rodziny.
jest nazywany rodziną Bożą, przecież jesteśmy braćmi i siostrami i też w Kościele potrzebne jest wychowywanie i to jest odpowiedzialność, która jest rozłożona nie tylko na przywódców, na pastora, starszych, ale ta odpowiedzialność, jak będziemy widzieć, już czytaliśmy z Bożego Słowa, z pierwszego listu do Tesaloniczan 5:12 i 5:14, gdzie raz mowa jest o przywódcach, którzy napominają, a zaraz w 14 wierszu jest mowa o braciach i siostrach, jest mowa o braciach, czyli o zgromadzeniu, które potrafi poruszać się w tym względzie. I oby nie było tak, jak czytaliśmy na początku, jak tutaj brat Mirek nas prowadzał, żebyśmy nie byli takiego ducha, który chce od razu sprowadzić ogień z nieba na brata i siostrę, żeby go tak poraził, żeby się nie mógł ruszać, bo coś przeskrobał według nas i chcemy się z nim rozprawić. Bardzo fajny ten przykład jest i bardzo fajnie koreluje z tym, o czym nam mówi Boże Słowo, jak właściwe powinno być to napominanie. Powiedzieliśmy, że Bóg Ojciec, właściwie nie my to mówimy, to mówi Boże Słowo i w Starym Testamencie, 5 Mojżeszowa, 8 rozdział, gdzie Bóg mówi o karceniu swojego ludu, o wychowywaniu swojego ludu i to przeniesione jest do Nowego Testamentu, między innymi do listu do Hebrajczyków, do 12 rozdziału, że Bóg nie zostawia nas bez karania, bez karcenia. I tam użyte są takie słowa, które mówią o wychowywaniu, wychowywaniu poprzez słowo, a jeśli nie, to Bóg używa troszeczkę drastyczniejszych środków i dosłownie tam jest mowa o smaganiu tych, których Bóg strofuje, którzy nie chcą i nie reagują na słowa miłości ze strony Boga, uprzejmości ze strony Boga i idą w złym kierunku, to Pan ostrzej zaczyna tutaj reagować. Nigdy napominanie nie jest przyjemne. Ja myślę, że jeżeli jest ktoś w Kościele, który bardzo to lubi, to znaczy, że coś z nim chyba jest nie w porządku w jego wnętrzu. Nie lubimy tego. To jest pewna konfrontacja. To jest zwracanie uwagi na coś. I to słowo, o którym mówimy, z listu do Rzymian, 15 rozdziału, wiersz 14, pamiętacie, czytaliśmy go, Paweł pisze tam tak, ja sam zaś, bracia moi, mam pewność co do was, że i wy jesteście pełni dobroci, napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju i możecie jedni drugich pouczać. To słowo pouczać, które tam jest użyte, greckie nuteteo, jest zupełnie innym słowem od parakaleo, które oznacza więcej zachęty, a to nuteteo oznacza właśnie napominanie, takie mówienie komuś do rozumu, takie mówienie mu wprost, słuchaj, ta rzecz, ta postawa, to zachowanie jest niewłaściwe, jest niebiblijne, na pewno Panu się to nie podoba. To nie jest jakieś zawoalowana próba zwrócenia na coś uwagi. Nie, to jest mówienie wprost, słuchajcie, tak nie możemy, w ten sposób nie możemy robić, nie możemy się tak zachowywać, nie możesz tak postępować i tak dalej, i tak dalej. Od napominającego, napominający musi spełniać wymogi, kwalifikacje, aby mógł być napominającym. Dlatego to słowo skierowane jest i apostoł Paweł tutaj podkreśla dojrzałość. On pisząc do Rzymian, zwróćcie uwagę, on pisze do zboru, do całego zboru. Nie wymienia tam przywódców, nie wymienia niektórych. On ma tą świadomość, bo przecież trochę wcześniej napisał w tym liście, w 14 rozdziale, że tam są i słabi, i mocni w wierze. I wie, że tam są konflikty. Na punkcie tej słabych i mocnych w wierze, jedni próbują osądzać innych, inni próbują trochę z takiej wyższości popatrzeć na tych słabych w wierze. Mówią, no przecież można to robić. Gdzie ty widzisz w tym problem? Ja mówię o sytuacjach, o rzeczach, o których Biblia nie mówi w sposób jasny, wyraźny, że są grzechem.
ale są granice gdzieś, które powodują, że jeden jest w stanie więcej, czy może według siebie więcej i nie jest to grzechem, a inny ze względu na swoje sumienie będzie uważał, że tak nie można postąpić. Jeżeli on tak uważa, nie powinien tego zdania, jeśli to nie jest wyrażone jasno w Biblii, narzucać innym, że inni tak samo powinni uważać jak on, bo w tym momencie zaczyna związywać innych, nie pozwalać im radować się łaską i wolnością, nie pozwala im normalnie funkcjonować, staje się jakby takim strażnikiem, w sensie negatywnym, strażnikiem dla ich wiary i dla ich wolności, jaką mają w Chrystusie. Nie. Tak więc chcemy się teraz przyjrzeć, czego Paweł oczekuje od tych, którzy, nie powiem tak, że mogą, każdy powinien w zborze dorastać do takiej dojrzałości w Panu, aby mógł napominać, aby mógł być tą osobą, która ma tak wyczulony ten duchowy zmysł, to zrozumienie, że jest w stanie dostrzec coś, co jest niewłaściwe. Nie zawsze od razu jesteśmy w stanie dostrzec rzeczy niewłaściwe, ale im bardziej ktoś jest w społeczności i bliskości Pana, jest w stanie duchowo odbierać, nawet poza werbalnie, duchowo odbierać zagrożenia, gdzie później pewne rzeczy z czasem zaczynają się już jawnie objawiać, ale ta osoba już gdzieś tam czuje, że coś jest nie tak i ona powinna wiedzieć, jak się zachować, jaką czujność zachować, przypatrywać się, co też z tego wyniknie, aby to nie przyniosło później większej szkody. Autor tej książki, mówiącej na temat budowania, jak już mówiłem ostatnio, sam powiedział, że ta konfrontacja wymaga wiele wysiłku, wymaga dojrzałości, ale mówi, i chociaż stawiamy, że tak powiem, na granicy nasze relacje z tą osobą, no bo kto z nas lubi być napomniany? Nasza reakcja jest zupełnie taka, no jeżeli nie jestem za bardzo duchowy, to ta reakcja na napomnienie będzie bardziej gwałtowna. Będę się obruszał. Jak ktoś może zwracać mi uwagę? No, jeżeli staram się chodzić z Bogiem, no to będę to nad tym rozmyślał i przetrawię, i mogę nie przespać nocy, ale przetrawię to i nie obrażę się na tą osobę, która mnie napominała. To jest tego typu sprawa, ale chodzi o to, że celem napominania jest zachowanie mojego brata i mojej siostry w takim stanie, aby to zło, które czyha, które jest ukryte, w które on zmierza, aby był od tego uchroniony, aby zachował czyste życie, aby nie zszedł z tej Bożej drogi. A więc mówimy, że chodzi nam o mówienie jasno, wprost, że coś dostrzegam, co jest niewłaściwe i powinienem zareagować. I teraz apostoł Paweł mówi tutaj co najmniej o dwóch takich kwalifikacjach, którym powinna odpowiadać osoba, która chce napominać. On mówiąc o sobie, mówi w pierwszym liście do Koryntian 4, 14 i 15, że on jak ojciec swoje dzieci napominał Koryntczyków. Słuchajcie, jeśli nie jesteś ojcem, jeśli nie masz kogoś w tych relacjach tak najbliższych, no to nie czujesz tego, co czuje ojciec, który ma napomnieć swoje dziecko. Musi go skarcić, kiedy widzi, że zachowanie jest niewłaściwe. Bo jeżeli pobłaży temu i tak dalej, to dziecko będzie umacniało się w złym charakterze, w złych nawykach, w złym postępowaniu. A z drugiej strony on jest ojcem, on kocha to dziecko, on nie zrobi i nie chce zrobić absolutnie żadnej krzywdy temu dziecku. A więc rozumiecie? Musi
być ta właściwa ojcowska miłość w serce, tak jak Boga Ojca do nas. Bóg Ojciec traktuje nas w taki właśnie sposób, z całą czułością, z całą miłością, ale też stanowczością, kiedy trzeba, czasami ostrzej, kiedy trzeba. Ale Ojciec wie, jak do nas podejść, w jaki sposób, abyśmy nie byli zniechęceni napomnieniem, ale aby to napomnienie mogło przynieść nam korzyść, aby zrodziło w nas owoc opamiętania, zreflektowania się, jak to brat Roman używa często tego słowa, zreflektowania się, żebyśmy pomyśleli, niewłaściwe to jest. Niewłaściwe to jest, muszę i powinienem zareagować. I pierwszą rzeczą, którą apostoł Paweł tutaj wymienia, pisząc w tym liście do Rzymian, który cytowałem, to on mówi, pisze tak, że jesteście pełni dobroci. Pełni dobroci. Kiedy pomyślimy nad tym wyrażeniem, jesteście pełni dobroci. Co Paweł ma na myśli? Apostoł Paweł jakby komplementuje tutaj członków zboru w Rzymie. Nie sądzę, na pewno nie, apostoł Paweł nie używa tego stwierdzenia, jesteście napełnieni dobrocią, bo tak chce z przymrużeniem oka ich tak troszeczkę podnieść. Nie sądzę, Paweł jest szczery w tym, co pisze. Pisze z natchnienia Ducha Bożego i on mówi, ja znając, odbierając to, co odbieram od Pana, po prostu wiem, że jesteście napełnieni wszelką dobrocią wobec siebie nawzajem. Pełni dobroci jesteście wobec siebie nawzajem. Czyli to oznacza, że to są ludzie dojrzali, albo w większości, dobra część tego zboru, są ludzie dojrzali duchowo, właściwej duchowej postawy, wiary. To są ludzie sprawiedliwego i pobożnego życia. To nie są ludzie cieleśni, tak jak w zborze w Koryncie, gdzie bardzo dużo było tej cielesności, i kłótni, i zazdrości, i sądzenia się nawzajem, i niewłaściwego spożywania wieczerzy pańskiej. Nie. Mówi, w ten sposób się o nich wyraża. A więc byli na tyle dojrzali, aby upewnić się co do samych siebie, zanim podejmą się napominania, zwracania uwagi komuś na coś niewłaściwego, że sami wpierw usunęli belkę ze swojego oka. Zanim przystąpią do wyjmowania źdźbła z oka swojego brata czy siostry. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza 7:3-5 w kazaniu na górze, że zanim będziesz to robił, bo łatwo jest nam widzieć coś niewłaściwego u drugich, a trudno jest nam zobaczyć nasze niewłaściwe zachowanie. Wiecie, i to dotyczy niewierzących i wierzących. Możemy być tak samo zaślepieni. Spotkałem ludzi, którzy kleli prawie za każdym słowem, które wypowiadali, a on mówi, ja klnę? Ja przeklinam? A co słowo, to było przekleństwo. Ale ja wiem, że chrześcijanie nie przeklinają. Ale z drugiej strony możemy być ślepi na nasze własne zachowanie, reakcje. Będziemy ostro coś widzieć u innych, ale z sobą będziemy mieć problem. Dlatego Jezus mówi, zanim zabierzesz się do... Bo wiecie, żeby wyjąć źdźbło z oka, nie podchodzisz do tego z pałką. W rękawicach bokserskich. Nie, musisz być bardzo delikatny, bardzo wrażliwy. Delikatnie unosisz powiekę, prawda? Delikatnie tam róg tej chusteczki, żeby coś tam usunąć, co powoduje, że rani tą osobę i ona nie może funkcjonować. Jestem co do was przekonany, pisze Paweł, że jesteście pełni dobroci, jesteście dojrzałymi. Wiecie, nie przychodzicie od razu z ogniem z nieba, jak już wspomniałem, jak
ten tekst dzisiaj wspomniał, ale zupełnie w innym duchu. Czyli pisząc o dobroci, ma na myśli dojrzałych duchowo. Ma na myśli ludzi, którzy pilnują własnego chodzenia z Bogiem. Dosłownie, jak pisze inny fragment Bożego Słowa, 2 Tymoteusza 2, 24-25, są duchowymi chrześcijanami. Tam jest użyte to słowo przy napominaniu, przy zwracaniu uwagi pneumatikos, ci duchowi, dojrzali, czyli troszczą się sami o własne chodzenie z Bogiem. To nie są tacy, wiecie, lekkomyślni chrześcijanie. Oni naprawdę, im zależy, aby ich życie podobało się Bogu, podobało się Panu. Zauważamy pewną prawidłowość. Im bardziej Boży ludzie zbliżają się do Boga i chcą się podobać Bogu, im bardziej pozwalają Słowu Bożemu i Duchowi Świętemu dotykać swojego serca, drodzy, tym bardziej widzą jeszcze, jak wiele zepsucia jest w ich własnym życiu. Taka jest prawidłowość. Dlatego też nie są to ludzie szybcy, pokazujący palcem i oskarżający, ale mający wielką wrażliwość, bo wiedzą, że także oni potrzebują zmian w swoim życiu. Tak więc troszczą się o swoje własne duchowe życie. Napominanie, ostrzeganie jest jednym z najtrudniejszych zadań, lecz jest konieczne dla prawidłowego wzrostu i dojrzewania ciała Chrystusowego. Paweł pisze w liście do Galacjan 6:1: Wy, którzy macie ducha, wy, którzy jesteście duchowi, postępujący według ducha, a nie ciała, wy naprawiajcie takiego, który znalazł się w upadku. Pamiętacie ten fragment Bożego Słowa? Ja to chcę to słowo połączyć z tym, z tą napełnieni wszelką dobrocią. List do Galacjan, 6 rozdział, mówi: bracia, jeśli przydarzy się komuś jakiś upadek, wy, którzy jesteście duchowi, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, uważając każdy na samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. I tam jest to słowo, poprawiajcie takiego, to jest słowo takie piękne, które użyte jest w kilku miejscach, ono oznacza też nastawienie złamanej kości, aby ona mogła się zruść. To słowo jest użyte w pierwszym liście do Koryntian, w 1 rozdziale, kiedy Paweł mówi, że jest rozłam pomiędzy wami. Trzeba doprowadzić do tego właściwego funkcjonowania. W Efezjan 4:16, że 5 urzędów czy 5 służb jest po to, aby wydoskonalić, przygotować Kościół do posługi każdego z nas. Ale to oznacza także dosłownie naprawienie złamanej kości, tak aby się zrosła. A więc jeżeli wy, którzy macie ducha, widzicie kogoś, który upada, przekracza granice, które Bóg wyznaczył, że jest to niewłaściwe, czy to w słowie, czy w zachowaniu, czy w jego myśleniu coś się dzieje, czy duchowo coś odbieramy, i mówimy, muszę z nim porozmawiać, jest coś, co sprawia we mnie, w moim duchu pewien niepokój i muszę się upewnić. Wiecie, to są rzeczy, które możemy odbierać coś, jak powiedziałem, pozawerbalnie, czy też poza jeszcze zachowaniem, ale już duchowo możemy pewne rzeczy odbierać. Takich rzeczy doświadczamy i to jest. Nie zawsze ludzie to dostrzegają od razu, ale w naszym duchu możemy pewne rzeczy wcześniej już odebrać, które jakby każą nam się mieć na baczności, czy zwrócić uwagę na coś. Taka czerwona lampa albo żółte światło ostrzegawcze gdzieś w naszym duchu się odzywa i to nie mam jakichś dowodów, ale coś już się dzieje, że mogę się uważniej czemuś przypatrzyć. Nie po to, żeby tego drugiego, brata czy siostrę, w jakiś sposób pognębić, ale aby mu w Boży sposób usłużyć,
aby go przeciwnik nie podszedł, nie ograbił go, nie zabrał mu wiary czy ufności, czy też nie sprowadził go na manowce. I popatrzcie, co tu dalej jest napisane. Jedni drugich brzemiona noście. A tak wypełniajcie prawo Chrystusa. Jeśli bowiem ktoś uważa, że jest czymś będąc niczym, ten zwodzi samego siebie. Każdy zaś niech bada swoje własne czyny, a wtedy będzie mieć powód do chluby w sobie samym, a nie w kimś innym. To uważaj, niech każdy uważa na samego siebie. Jest taka pewna duchowa prawidłowość, że jeżeli próbujesz kogoś w czymś napomnieć i nie ma, jest to okej wszystko, jesteś pełen dobroci, sam starasz się podobać Bogu, nie żyjesz byle jak, wtedy to upoważnia cię do tego, żebyś mógł to zacząć robić, ale tym bardziej napominając drugich, musisz czuwać, musimy czuwać, aby w tych rzeczach, co do których zwracasz uwagę, sam w pewnym momencie, nawet nie wiesz kiedy, możesz upaść. To nam pokazuje, że jesteśmy tymi pielgrzymami w drodze, nie jesteśmy tymi takimi herosami, którzy, wiecie, nigdy nie są w stanie upaść i koniec. Często ludzie, którzy wychodzili z różnych uzależnień, dopóki byli pokorni i dopóki wywyższyli tego, który ich uwolnił, nie mówili, wiecie, ja byłem taki, taki, narkotyki, alkohol, ale teraz jestem tak mocny. Kiedy dochodziło do takiego stwierdzenia, jestem tak mocny, zamiast powiedzieć, wszystko to dzięki Bożej mocy i łasce, oto Boża ręka mnie podtrzymuje i dlatego mogę być zwycięzcą. Ale w momencie, kiedy przekroczyli pewne granice, a pycha przychodzi przed upadkiem, drodzy. I w pewnym momencie, kiedy wszyscy są pod takim wrażeniem tego wielkiego uwolnienia i zwycięstwa, słuchajcie, świadectwo zawsze powinno wywyższać Pana. Zawsze. Świadectwo mówię po to, aby wywyższyć mojego Zbawiciela. To, jak On mi pomógł, jak On mnie podniósł, jak On dał mi siły i mocy. Dlatego zachęcamy się do świadectwa. Nie, żebym ja zabłyszczał, ale aby mógł powiedzieć, jak Bóg dał mi wyjście. Tak jak słyszeliśmy w tym świadectwie. Jak Pan dał mi mądrość i wskazał i przypomniał, co powinienem zrobić, aby przyszło zwycięstwo, a przeciwnik odstąpił. Tak więc bacz na samego siebie. Ale pierwsza rzecz, ta zdolność wynika z tego dobrego, pełnego łaski, miłości Bożej serca. Moi drodzy, druga bardzo ważna rzecz. Druga bardzo ważna rzecz. Tutaj jeszcze może wrócę tutaj. Poprawiajcie takiego w duchu łagodności. W duchu łagodności. W liście do drugim do Tymoteusza też jest na to zwracane uwagę w stosunku nawet do krnąbrnych. W sposób łagodny. Wiecie, tam jest takie piękne słowo, które odnosi się do Chrystusa. I ono jest kilka razy użyte w Nowym Testamencie. Oznacza człowieka łagodnego, delikatnego, czułego, wrażliwego. W takim duchu. W taki sposób. Druga rzecz, drugi bardzo ważny, a więc dobroci, czyli też duchowy, żyjący w sposób właściwy, pilnujący własnego życia. Drugi warunek, o którym Paweł mówi, jesteście napełnieni umiejętnością wszelkiego rodzaju, także możecie innych pouczać, napominać. Bo to słowo, które on tam używa, oznacza kłaść do rozumu, oznacza pouczać, oznacza napominać, ganić, ostrzegać. A więc jesteście napełnieni dobrocią, ale też pisze do nich, mówi wyraźnie, napełnieni jesteście wszelką umiejętnością, aby właśnie to robić. Lepiej się nie zabierać za rzeczy, co do których nie mamy umiejętności. Lepiej nie robić czegoś, na czym się nie znasz. A więc to są ludzie, którzy nabyli umiejętność.
Kiedy ty i ja nabywamy umiejętność do tego, aby komuś zwrócić uwagę i aby ta uwaga była merytoryczna, odnosząca się rzeczywiście do tego, co mówi Boże Słowo. Słuchajcie, czasami ludzie napominają innych nie w oparciu o prawdę. Ta umiejętność wszelkiego rodzaju pochodzi ze znajomości Boga, czyli ze znajomości Bożego Słowa. Poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. I ta prawda, którą jest Boże Słowo, ona daje mi tą mądrość, zrozumienie, co Bogu się podoba, a co Bogu się nie podoba. Wiecie, kiedy Bóg nas wyprowadził z duchowej niewoli i ciemności, nagle odkryłeś, że robiłeś rzeczy, które wyglądały religijnie, ale takimi naprawdę nie są w oczach Boga. Myślałeś, że one Bogu się podobają, a okazuje się, że one nic z Bogiem wspólnego nie mają. I musiałem je zostawić. Musiałem jakby wyrzucić je z mojego życia, wyciąć je z mojego życia. One nijak się miały do prawdy, którą jest Boże Święte Słowo. A z drugiej strony dawały mi niesamowitą wolność, że mam społeczność z Bogiem, że mogę rozmawiać z Nim bezpośrednio, że mogę słyszeć Jego głos, że On do mnie przemawia przez swoje słowo, On mi objawia drogę. Nie muszę udawać się za góry i za lasy, żeby uporządkować swoje życie z Bogiem, ale mogę uklęknąć w moim pokoju, w pracy, gdzie jestem, powiedzieć: Boże, wybacz mi. Bo tak mówi Jego Słowo. Jeśli wyznaję swoje grzechy Bogu, szczerze się opamiętam, to Bóg, jest napisane, przebaczy i oczyści mnie od wszelkiego grzechu. Nie muszę czekać na coś szczególnego. Wręcz odwrotnie, muszę się śpieszyć, aby Boga przeprosić, aby nie było między mną a Bogiem nic, co Boga nie chwali. Bo jeżeli jest ta przeszkoda największa, jaką jest grzech, to będę tracił, jeżeli to zostawię, będę tracił tą bliskość z Bogiem, społeczność z Bogiem. Będę zasmucał Ducha Bożego Świętego. Tak więc ta wszelka umiejętność, czy umiejętność wszelkiego rodzaju wynika z poznania Słowa. Słuchajcie, dlatego tak ważne jest. Chrześcijanin to jest człowiek Słowa Bożego. To jest zdumiewające, jak musimy walczyć o to, aby się modlić i walczyć o to, aby mieć społeczność z Bogiem przez Boże Słowo. Mamy czas na tak wiele różnych rzeczy, ale nie mamy czasu, żeby usiąść i poświęcić pół godziny, 15 minut. Znowu nie chcę dać tutaj zakonu. Chciałbym, żebyście mnie zrozumieli. To jest sprawa kluczowa. Kluczowa. Ale musisz mieć, ja, każdy z nas, musisz, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to ja chcę mieć społeczność z Bogiem w modlitwie i w Jego Słowie. Ja chcę wiedzieć, ja chcę być przez to Słowo odświeżony, karmiony, budowany, napominany, korygowany. Amen? Biada chrześcijanom, którzy zaniedbują modlitwę i Słowo. I tu też nie chodzi o to, żeby się modlić i modlić i modlić i czytać Słowo, ale żyć po swojemu. Może tak być? Faryzeusze tak robili. Oni ciągle wydłużali te frędzle modlitewne, rzemyki modlitewne. Oni lubili stać na rogach ulic i tak pobożnie wyglądać. Nie, zaśmiać się nie wolno, żartu żadnego nie wolno powiedzieć. Wiecie, do absurdów doszli, związali ludzi. Zabrali radość życia, śmiech i przez to szukali sprawiedliwości, ale nie Bożej, tylko swoją postanowili ustanowić. Muszę znać Słowo.
dla mojego pożytku, życia, ale też skoro mówimy budujcie jedni drugich i tam jest napisane napominajcie jedni drugich, to ja muszę wzrastać w poznaniu słowa Pana, aby móc to robić i usługiwać także w tym trudnym obszarze w Kościele Jezusa Chrystusa. Od tego nie jestem zwolniony. Nikt z nas nie jest zwolniony. Czasami ludzie przychodzą, mówią, pastorze, a ten to, a tamten tamto, abyś mógł powiedzieć temu. Mówię, jeśli widzisz, to ty powiedz. Ja nie byłem świadkiem. Jeśli widzisz, że brat twój grzeszy, odwróć się na pięcie, uciekaj. Ale tak nie jest napisane, nie? Jeśli widzisz, że brat twój grzeszy, idź i co? Idź i go napomnij. Ale pamiętaj, bądź pełen dobroci, dojrzały i upewnij się, że on rzeczywiście grzeszy. Że nie jest to coś, co jest, nie jest określone wyraźnie przez Słowo Boże, że jest grzechem, nie jest grzechem, ale to dla ciebie to jest akurat, w twoim zrozumieniu jest to niewłaściwe. Jedna z sióstr mówiła tak, my chrześcijanie, między nami nie ma żartów. My jesteśmy cały czas poważni tacy. Ale wiecie, powiem wam z własnego doświadczenia, kiedy wyjeżdżałem usługiwać do Anglii na przykład, do przyjaciół, do pastorów, kiedy siadaliśmy w pokoju, powiem wam, tam było tyle śmiechu, tyle radości. Opowiadaliśmy różne historie, przezabawne. Rozumiecie, że wszystko to miało swój dobry smak. Ale mógłby ktoś wejść i powiedzieć, ci pastorzy grzeszą strasznie. Tu jest Pan, tyle śmiechu i radości. Nie weźcie tego w taki sposób, że jak zanim rozpocznie się nabożeństwo, to tutaj nikt nie będzie zwracał uwagę, ale bądźmy skoncentrowani, że jest nabożeństwo. Rozumiecie, o co chodzi? Czasami jest tak. Musimy uważać, gdyż wielu wierzących ma tendencję do mieszania tego, co absolutne, z tym, co absolutnie, absolutne nie jest. Wielu ma problem z mieszaniem tego, co jest absolutne, co jest prawdziwe, powiedziane w Bożym Słowie, nazwane i rzeczywiście tak mówi Boże Słowo, z tym, co absolutnie właśnie takim absolutnym nie jest. Nie jest tą prawdą Bożego Słowa. To jest tylko ja tak uważam. Ale pokaż mi to w Bożym Słowie. No, wiesz co? Dzisiaj nie mogę, ale ja znajdę. I niektórzy szukają przez całe życie. Gdy widzisz, że twój brat grzeszy, upewnij się, że to tak jest, do tego prowadzi, to jest niebezpieczne. Żebym jeszcze może inaczej to określił, bardziej żeby to wyjaśnić, Biblia nie zabrania nam czytania literatury świeckiej. Zabrania czy nie? Czytamy literaturę świecką? Czytacie gazetę jakąś? Książki? On tylko techniczne. Chciałbym to widzieć. Nie zabrania, tak? Ale ktoś z tego może zrobić, chrześcijanin nie powinien w ogóle nic czytać. Zrobić z tego prawdę absolutną. No i mamy później problem, ogromny problem. Ogromny problem, jeżeli ten człowiek będzie próbował w tym kierunku iść. Powiem jedno, prawda absolutna jest taka, co do czytania gazet, książek, oglądania filmów i tak dalej. Prawda absolutna jest taka. Nie wszystko jest tam dobre i pożyteczne. I muszę jako człowiek Boży, wolny, nie mam nad sobą brata, który stoi z cenzor i mówi, a tego już nie? Nie, nie, nie.
Jesteś wolny w Chrystusie i musisz wiedzieć, musisz mieć ten duch, właściwy smak. Mówisz, tego mi nie wolno oglądać. Tego mi nie wolno czytać. Wiecie, jeżeli napełnię mój umysł, nawet niezdrożnymi, bo ja nie mówię o zdrożnych rzeczach, wiecie, nie wiadomo jakich, ale są takie rzeczy. I nagle odczuwamy, co ja tutaj robię, co ja słucham, co ja oglądam. Nie mieliście czasami takiej sytuacji, że czuliście się niezręcznie, mówicie, jak mogłem do tego dopuścić? Brudzę się takimi niefajnymi rzeczami. Choćby słuchając, oglądając, czytając. Tak więc prawda absolutna jest taka, że Bóg ostrzega nas przed nasycaniem naszego umysłu nieczystymi, nieprawymi rzeczami. Ostrzega czy nie? List do Filipian 4:8, czy inne miejsca, Kolosan bodajże, trzeci rozdział. Myślcie o tym, co jest w górze. Filipian mówi o tym, co jest czyste, święte. Dlatego bez względu na to, czy jesteś od 18 lat i ty nareszcie masz 18 lat. Pamiętam, jak ja były filmy od 16 lat i od 18 lat. Jeszcze za mojej młodości. I pamiętam, ja już mam 16 lat. Jesteśmy u cioci, telewizor leci. I ja sobie usiadłem, mówię, ja skończyłem film od 16 lat. Ja sobie usiadłem. No i tam zaczęło się. Jakieś tam sceny miłosne. Wiecie, rodzice siedzieli, ciocia siedziała, ja się czułem tak głupio. Nie byłem nawrócony wtedy. Wstałem i wyszedłem, bo nie mogłem, że tak powiem, tam wytrzymać. Ale później się nawróciłem. I włączyłem sobie telewizor, czy tam był włączony, usiadłem, żeby coś oglądnąć. I nagle widzę. I wstałem, ja tego nie mogę oglądać. Miałem dość lat. Wiecie, że ludzie myślą, że wiek zrobi różnicę między zabrudzeniem się, a niezabrudzeniem. Błoto jest błotem. Czy masz 18 lat, czy 15 lat, czy masz 60 lat, wejdziesz w błoto, to się zbrudzisz. I koniec. Popatrzcie, musimy sami siebie pilnować. Sami siebie dyscyplinować. Czasami popłaczemy sobie, mówię, Boże, jak jestem głupi. Nie? Po co mi to? Po co mi to? A więc nie mylmy to, co absolutne, z tym, co absolutnie absolutne nie jest. Bo stworzymy całą swoją własną listę. Kto jest pobożny, a kto nie, i kto do niej nie pasuje, to będziemy robić problemy i związywać ludzi. Ale z drugiej strony dajmy ludziom wolność, tak jak Bóg daje tobie i mnie wolność. Wiecie, jak Bóg daje wolność rodzicom w wychowaniu dzieci? Słyszycie, czasami rano się budzisz, a Bóg do ciebie mówił, jak potraktowałeś swoje dziecko. Albo jak zachowałeś się wobec swojej żony. Albo jak zachowałeś się wobec swojego męża. Raczej nie. Ja tak w każdym razie nie słyszałem. Ale do dziś mam ból w sercu. Że mogłem inaczej się w pewnym momencie wobec jednego z moich dzieci zachować w pewnym momencie, gdy go karciłem. I do dziś mówię, ja, boli mnie to. I wszystko jest oczywiście w porządku. Musimy czuwać i się dyscyplinować sami. Inaczej mówiąc, musisz wziąć Boże Słowo i pozwolić się Słowu Bożemu wychowywać, bo tam jest to generalne to słowo, że Bóg nas wychowuje, paideo, jest pedagogiem.
No to doszedłem do 2/3 mojego wykładu. Tak więc muszę umieć rozróżnić pomiędzy tym, co wolno, a czego nie wolno. Co jest słuszne od tego, co jest niesłuszne. Tylko wtedy będziemy mogli właściwie napominać drugich. Tylko Pismo Święte daje nam podstawę do udzielania napomnień. Nie moje własne myślenie, wyobrażenia, co ja myślę. Pismo Święte jedynie udziela mi, daje podstawę, udziela mi tego prawa do napominania. Jesteście w stanie trochę jeszcze posłuchać, czy zakończę i gdzieś tam kiedyś znowu wrócimy do sprawy? Jesteście jeszcze chwileczkę? Jeszcze chwileczkę. Może? Proszę? Łaskawi dzisiaj, dobrze. 2 Tymoteusz 3,15. Paweł mówi do Tymoteusza, te pisma nauczą cię mądrości ku zbawieniu. Uczą nas. Winno być, po pierwsze, jak to napominanie powinno wyglądać. Winno być czynione z głęboką troską i miłością. Napominaliśmy każdego z was, mówi Paweł. 1 Tesaloniczan 2,11. Chciałbym, żebyśmy to przeczytali. 1 Tesaloniczan 2,11. Wiecie bowiem, że każdego z was, jak ojciec swoje dzieci, zachęcaliśmy i pocieszaliśmy i zaklinaliśmy. Tam jest słowo to napominanie. A więc z głęboką troską i miłością muszę się upewnić, czy tak właśnie wygląda moja, taki jestem w swoim sercu. Po drugie, napominanie musi, aby było skuteczne, musi być osobiste. Paweł stosował ogólne napomnienia do zborów, pisząc listy. Ale kiedy trzeba było, tak jak tutaj czytaliśmy w tym fragmencie listu do Tesaloniczan, mówi każdego z was, bardzo podobnie apostoł Paweł mówił o tym napominaniu każdego starszego zboże w Efezie. Dzieje apostolskie 20:31. Mówi, każdego z was napominałem. Czyli powinno być osobiste. Ewangelia Mateusza 18:15. Gdy widzisz, że brat twój grzeszy, idź go napomnij. Idź go napomnij. Jeżeli spełniasz te warunki, rób, działaj, bo wtedy będziesz to robił w ten właściwy sposób, we właściwym duchu. Publiczne napominanie jest wtedy, gdy po indywidualnym ktoś nadal tkwi w grzechu. I publiczne mam na myśli, jeśli widzisz, że brat twój grzeszy, nie reaguje, weź z sobą jeszcze kogoś, kto też jest świadkiem, widzi. I spróbujcie razem w taki właściwy sposób zwrócić mu uwagę. Dopiero później, jeśli ich nie posłucha, niech powiedzą zborowi. Teraz wyobraźcie sobie, zbor liczy 1000 osób, 500, 200, 100. I teraz nie wiem, jak to funkcjonowało, ale powiedzcie zborowi, bardzo często to robimy w ten sposób. Starsi są przedstawicielami zboru. A więc stoi to jakby przed zborem w tym znaczeniu reprezentantów zboru, którzy powinni coś z tym zrobić we właściwy sposób. W każdym razie idziemy w tym kierunku właściwego napominania. Z troską, miłością, osobiście. Po trzecie, powinno to napominanie być wytrwałe. Podawałem ten przykład Dzieje Apostolskie 20:31. Chciałbym, żebyśmy to zerknęli tak szybciutko do 20:31 Dziejów Apostolskich. Apostoł Paweł pisze tak, dlatego czuwajcie,
pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Tam jest to słowo nuteteo. Przez 3 lata nie przestawałem napominać każdego z was. Mówi do starszych. Jak wielka jego była miłość i troska o nich. On nawet później mówi, ale wiem, że w przyszłości nastąpi to i tamto. Ale on przez trzy lata nie tylko usługiwał słowem, ale kiedy widział, on ich kształtował, pokazywał, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe w oparciu o poznanie Boga i Jego słowa. Prowadzenie Ducha Świętego. Bo jeszcze wtedy Biblii tak nie było, jak my mamy dostępną. Był Stary Testament. Po czwarte, napomnienia muszą wynikać z czystych motywów. Paweł w 1 Koryntian 4,14 mówi, piszę to nie po to, aby was zawstydzić. Nie chcemy kogoś wprowadzić w zakłopotanie, górować nad nim, absolutnie. Ale pisze, lecz aby was napomnieć jako moje dzieci umiłowane. A więc czyste motywy. Paweł doskonale wie, jak przebiegły jest przeciwnik. Dlatego za wszelką cenę chce chronić swoje duchowe dzieci, które zrodził przez głoszenie im Ewangelii. 1 Koryntian 4,15, 14 i 15. O tym tam jest mowa. Pamiętajmy, że Paweł czyni to z serca i czystej miłości. Jezus z miłości za nas oddał życie. Napomnienie musi mieć właściwy cel. Jaki jest cel napominania kogoś? Takim tym zasadniczym, głównym celem jest to, aby stał się dojrzałym w Chrystusie. Bo jeśli jest dojrzałym w Chrystusie, nie będzie trwał w grzechu, w niewłaściwych zachowaniach. Jego to zwiastujemy, Kolosan 1, 28-29. Jego to zwiastujemy, Chrystusa, napominając to nuteteo i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym, czyli dojrzałym w Chrystusie Jezusie. Bardzo często to słowo doskonały po prostu oznacza dojrzały. Dojrzały, duchowy. Nad tym też pracuję, walcząc w mocy Jego, która skutecznie we mnie działa. Kolosan 1, 28-29. Napomnienie musi być, po szóste, naturalnym następstwem właściwego funkcjonowania ciała. Czyli to powinno być coś, co funkcjonuje w zdrowym zborze. Że ci, którzy widzą, że coś dzieje się nie tak, nie odwracają się plecami, nie machają ręką, nie mówią, a po co mi kłopoty? Ale mając serce pełne łaski, miłości i dobroci, sami pilnując swojego życia, starają się pomóc podnieść upadającego brata czy siostrę. Napomnienie jest i zapobiegawcze, i korygujące. Wszystkie listy albo gro treści listów działa zapobiegawczo. Paweł mówi, tego nie róbcie, tego, na to zwróćcie uwagę. Słowo Chrystusowe niechaj mieszka w was w obfitości, we wszelkiej mądrości. Nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowe, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. I zbliżając się szybko do końca. Wiem, że was już, to było przegięcie z mojej strony. Że napomnieniem skończy. Chyba tak. Chyba tak. I skończę. Jak powiem. Po pierwsze, praktyczne wskazówki, aby pomóc wierzącym we właściwym napominaniu siebie nawzajem. Bądźmy tymi, którzy najpierw przeanalizowują swoje własne życie. Zadaj sobie pytanie. Czy mogę powiedzieć, że moje życie jest pełne dobroci? Czy żyję świętym, czystym, sprawiedliwym życiem? Jeżeli rozmyślnie przestępujesz słowo Pana, nie mamy prawa wtedy kogoś napominać. Sam nie żyjesz porządnie, a próbujesz innych napominać.
Po drugie, czy naprawdę wiem, czego naucza Biblia o sprawiedliwym i pobożnym życiu? Jeśli nie, świadczy to o niedostatecznej znajomości Słowa Bożego i to oznacza, że nie mam prawa napominać innych. Jedna uwaga. Nie znaczy, że znam wszystko z Bożego Słowa, ale w danej dziedzinie, kiedy chcę kogoś napomnieć, muszę wiedzieć i upewnić się, czego naucza Słowo Boże. Rozumiecie? W danej dziedzinie. Nie muszę wiedzieć wszystkiego, ale w tej dziedzinie upewniam się, że wiem naprawdę, co mówi Boże Słowo i to mi daje podstawę do tego, aby usłużyć mojemu bratu czy siostrze. Po trzecie, czy gdy napominam, czy nie, to z miłością i troską o nich. Czy w tym zachowaniu nie jestem surowy, czy nie okazuję gniewu? Pamiętajmy, że ten, kto napomina, jest przede wszystkim uprzejmy, nieżywiący uraz, napominający z łagodnością krnąbrnych. To jest niesamowite słowo, bo ci krnąbrni to mnie denerwują tutaj. Bo jak krnąbrny, to trzeba było trochę, by go ostrzej potraktować. Wiecie, zdajmy się też na to, że napominając, będąc w tej służbie, kiedy działamy zgodnie z Bożym Słowem, to wiedz, że też tutaj przede wszystkim Bóg wkracza i będzie robił te trudniejsze rzeczy w życiu tej osoby i wcale ja nie muszę tutaj okazać, ale też możemy czuć się urażeni. Drugi Tymoteusza, drugi rozdział, wiersz 24 i 25. A sługa Pana nie powinien wdawać się w kłótnie, nie być takim walecznym, walczącym, wiecie, tam jest takie słowo użyte. Lecz ma być uprzejmy względem wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący złych, łagodnie nauczający tych, którzy się sprzeciwiają. Może kiedyś Bóg da im pokutę, aby uznali prawdę. Czyli da im łaskę, że się opamiętają. Popatrzcie, napominający może zachować swoje serce prawe, właściwe przed Bogiem i nie przekraczać swoich kompetencji. Bo Bóg wkroczy prędzej czy później. Oczywiście, że krnąbrny może dalej być krnąbrny. Może się obrażać. Ważne, żebyś ty się nie obraził. Znosisz coś, humory kogoś, okej. Bóg nas do tego wzywa. Takimi mamy być. Bóg wielokrotnie nas znosi ponad miarę, jak to jeden z kaznodziei żalił się do Pana Boga kiedyś w modlitwie. Mówi, Panie Boże, ja już z tym moim współpracownikiem nie mogę wytrzymać. Może byś coś z nim zrobił? A wtedy Pan mu powiedział, ale wiesz, że ja z Tobą też czasami nie mogę wytrzymać. A nadal z Tobą współpracuję? Gdy istnieje potrzeba napominania, czy używam kazalnicy, czy szukam osobistego kontaktu, to do kaznodziei. Wiecie, czasami mamy, że chcę komuś zwrócić uwagę i myślę, że głosząc kazanie, czy akcentując daną rzecz, a szczególnie mi chodzi o tego jednego tam, który siedzi, albo o tą jedną, która tam siedzi i chciałbym, żeby to słowo, i tak je już podkreślam mocno i powiem wam jedną rzecz. Osoba, która ma problem, go nie widzi. Z reguły go nie widzi. Po prostu go nie widzi. On tutaj mówi, że osoba taka, chyba że już wcześniej z nią rozmawiałem, to pomyśli, że upubliczniam coś. Ale z reguły tak to nie funkcjonuje. Czy jestem wytrwały w napominaniu, czy szybko się niecierpliwie zniechęcam? Paweł mówi przez 3 lata. Przez 3 lata. Czasami musiał powtarzać wiele rzeczy komuś tam. Ale nie zniechęcał się, bo wiedział, że chodzi o życie, o dojrzałość, o zachowanie życia. Czy napominam po to, aby poniżyć, wprawić zakłopotanie, czy po to, aby budować?
Czy celem mojego napominania jest pomoc drugim, aby stali się dojrzali? I takie pytanie, czy struktura naszego zboru pozwala na to, że bracia, siostry są wolni, aby napominać? Czy też pastor zaraz przyleci i zwróci uwagę, powie, nie wolno ci tego robić. To tylko może zrobić pastor, a najwyżej starsi. Ale nauczany z tego, co mówi Boże Słowo, ta odpowiedzialność jest pierwsza na przełożonych, na starszych, na pastorze, ale też ta odpowiedzialność jest, jak mówi Tesaloniczan i te miejsca, list do Rzymian, wyraźnie, nikt z nas nie może od tego uciec. Drodzy, bardzo, ja wspomniałem o rodzicach na początku. Podobne rady dotyczą rodziców, którzy są odpowiedzialni za swoje pouczanie swoich dzieci, aby mogły prowadzić chrześcijańskie życie. Czy jako rodzic, jak się oceniasz? Czy możesz pouczać swoje dzieci, prowadząc chrześcijańskie życie według Słowa Bożego? Jeśli nie, wiecie, bardzo często rodzice nie żyją sami tak, jak powinni. A myślą, że dzieci po prostu tak zaczną żyć, jak oni chcą. Dzieci chcą widzieć w naszym życiu prawdę Chrystusa, właściwe życie. Jeśli nie widzą tego, pamiętaj, nie przestałeś być rodzicem. Dobrze jest, kiedy rodzic chce także w tym względzie właściwie funkcjonować. Przede wszystkim dba o to, żeby być dobrym przykładem i wzorem. Nie ucieka też od tej odpowiedzialności za wychowywanie, napominanie, pouczenie. Kiedy Paweł pisze do zboru w Rzymie, nie ma na myśli, że oni są wszyscy doskonali. Nie. Jak powiedzieliśmy, tam są problemy. Ale wzywa do tego, abyśmy stawali się dojrzałymi i pomagali innym stawać się dojrzałymi. Taki jest cel. Wiecie, jeden z kaznodziei, już kończę. Jeden z kaznodziei, znany w Polsce ewangelista, opowiadał kiedyś z kazalnicy takie świadectwo. Coś zrobił wobec swojego dziecka. Po prostu fatalnie zawalił, skrzywdził. Nie wiem, słowem, zachowaniem, nie pamiętam czy, ale to mu nie dawało spokoju. I przyszedł do niego do pokoju. Nie wiem, ile lat miało to dziecko. A on przyszedł i powiedział, przepraszam cię, synu, za to, co zrobiłem. Jest mi przykro. Czy wiecie, co działo się w sercu tego dziecka? Ono zobaczyło coś niesamowitego, kapitalny przykład zachowania i postępowania taty. Jeszcze bardziej wzrosła miłość do taty, a także do Boga. Nie wiem, czy razem wtedy nie uklęknęli, pomodlili się, łzy się polały i sprawa została rozwiązana. Dojrzałość. Wszyscy upadamy, wszyscy błądzimy, wszyscy gdzieś tam zawodzimy, a Bóg dzień po dniu okazuje Tobie i mnie swoją łaskę i dobroć. Amen. Powstańmy, drodzy. Pomódlmy się, aby Bóg, i pamiętajmy o tym, aby Bóg zmieniał nas, sprawiał, że Boże Słowo i Jego Duch będą dokonywać w nas tej Bożej zmiany. Panie, dziękujemy Ci za Twoje żywe, święte Słowo. Panie, ja tak wołam do Ciebie, abyś pomógł mi właściwie żyć, właściwie funkcjonować. Ojcze, Boże Wszechmogący, abyś Ty, Panie, i Twoje Słowo było widoczne w moim życiu. Pomóż nam w Kościele, Panie, dojrzewać i wzrastać, abyśmy mogli usługiwać sobie pod każdym względem w tej dobroci, miłości i łaskawości. Panie, dziękuję Ci za Twój zbór na tym miejscu. Dziękuję Ci za Kościół. Dziękuję Ci za dom, Panie, za rodzinę.
Dziękuję Ci, Boże, za Twoją łaskę i za Twoją wierność. Dziękuję Ci, Panie, że Ty jesteś z nami i ciągle nas wychowujesz i kształtujesz i prowadzisz. Tobie niech będzie chwała. Amen.